Witam serdecznie. Jesteśmy w trakcie spotkania, w którym UNPRE podejmuje zespół z PLBUD Gdańsk, a moim i Państwa gościem jest Patryk Wieńkowski, kapitan i założyciel zespołu UNPRE. Cześć Patryk. Cześć. Patryk, w ostatniej kolejce sprawiliście swoim kibicom naprawdę bardzo miłą niespodziankę. Wygraliście 19-2 z zespołem Red Star. Powiedz, co takiego się wydarzyło w tym spotkaniu, że ten wynik był aż tak wysoki? No, najważniejszą rzeczą było to, że mnie nie było, więc chłopaki mogli normalnie pograć. Okay. Więc mieli luz, pograli sobie fajnie, zwyciężyli. Super. Czyli tajemnica sukcesu została rozwikłana. Rozumiem, że nie chciałeś pójść za ciosem, nie wyznać zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Nie, akurat. Okej. Powiedzmy, wygraliście 3 ostatnie spotkania. Jak nastroje przed dzisiejszym meczem? No, nastroje były całkiem okej. W szczególności, że w innej lidze się już z tą drużyną mierzyliśmy. Mhm. Oczywiście innym składem, tam wygraliśmy. Mam nadzieję, że tutaj też nam się uda zwyciężyć. A póki co, jaki jest wynik? O, wpadła bramka, 3-1. Na razie z PLBUD prowadzi 3-1. Powiedz mi, dzięki niesamowitej w sumie drugiej połowie rozgrywek aktualnie zajmujecie czwarte miejsce w grupie. Oceniasz to jako sukces czy porażkę? Ogólnie chyba jako sukces, bo z chłopakami tak de facto tylko z jednym chłopakiem graliśmy wcześniej, w jednym klubie trenowaliśmy, a tak to reszta jest po prostu z łapanki, więc się dopiero tutaj poznaliśmy. Mhm. Okej, mówisz, że graliście już SPIE w innych rozgrywkach, tam wygraliście, tutaj póki co to SPIE prowadzi. Jakiego meczu się spodziewaliście? Łatwiejszego trochę, w szczególności, że już mają jeden mecz za sobą. Sądziliśmy, że będą trochę bardziej zmęczeni. No niestety jakoś nam gra się dzisiaj nie klei i zobaczymy, jak to wyjdzie w drugiej połowie. No dobra, póki co przegrywacie 3-1, liczę, że jednak uda Wam się odwrócić los tego spotkania. Czego Wam mogę życzyć? Więcej skuteczności, lepszej skuteczności. Dobra, to tyle. Moim Państwa gościem był Patryk Wieńkowski z drużyny UNPRE. Dzięki Patryk. Dzięki. Witam serdecznie, jesteśmy w przerwie spotkania, w którym UNPRE podejmuje z PLBUD Gdańsk. W tym momencie na boisku niespodzianka. SPIE prowadzi 4-1, zgadza się? Tak, zgadza się. SPIE prowadzi 4-1, a moim Państwa gościem jest Maciej Buchalski, kapitan zespołu SPIE. Cześć Maciek. Witam Państwa. Maciek, przed dzisiejszym spotkaniem po 7 kolejkach mieliście zdobyty 1 punkt. Powiedz mi, spodziewałeś się tak trudnej przeprawy? Znaczy powiem tak, wiedzieliśmy, że łatwo na pewno nie będzie, ponieważ z częścią tych zespołów już gdzieś tam potykaliśmy się w PL3. Natomiast no, mieliśmy też swoje problemy kadrowe właściwie przez całość trwania tej kolejki, tej rundy. Więc no, cieszę się, że udało się na koniec zebrać jakby całą ekipę i chociaż w tych dwóch ostatnich meczach tutaj dzisiaj no, pokazać się z dobrej strony, tak? Bo na razie no, idzie nam całkiem. No właśnie, ponieważ wcześniej w 7 spotkaniach zdobyliście 1 punkt, dzisiaj wyjątkowo gracie 2 spotkania jednego dnia. Pierwszy mecz zakończony zwycięstwem i w drugim wszystko na to wskazuje, że też idzie, zmierza się po 3 punkty. Tak, natomiast no, została jeszcze druga połowa, tak? Także no, przeciwnik też dobrze gra w piłkę, no, może mamy troszeczkę więcej szczęścia pod bramką niż oni, więc to prowadzenie jest dosyć okazałe, natomiast no, będziemy tutaj walczyć do końca. Tak? No, postaramy się wygrać takim miłym akcentem, zakończyć tutaj wspólnie, tak jak już cały zespół, tą rundę właściwie zimową, tak? No, wiosenną. Edycja zimowa, zgadza się, to prawda, już niedługo lato będzie, ale jeszcze edycję zimową jakby dogrywamy. Powiedz mi, postawiliście sobie jakiś cel przed tymi rozgrywkami? Znaczy właściwie to nie, no bardziej chodziło o to, żebyśmy się zgrali. Mamy świeży zespół, gdzieś tam złożony z raczej takich mniej doświadczonych graczy, gdzieś tam w takiej piłce o punkty, tak? Mhm. No, chcieliśmy zobaczyć, jak nam to pójdzie. No, jak nie mamy kłopotów kadrowych i mamy bramkarza, nie jest najgorzej. Jak nie mamy bramkarza, to jest trochę słabiej, no. ale staramy się tutaj no, walczyć. No, dzisiaj udało się zebrać wszystkich chłopaków praktycznie, także no, jak widać, nie stoimy na straconej pozycji. Tak? No właśnie, dzisiaj widać, że szczególnie przygotowaliście się pod kątem tych dwóch spotkań, bo tak licznego zespołu chyba jeszcze nie mieliście. Ani razu, nie. To jest pierwszy raz, kiedy gramy ze zmianą. Oprócz to tym bardziej, to może to jest klucz do sukcesu, żeby... No, właśnie no, staraliśmy się no, jakby jak najwięcej tutaj ludzi ściągać, tak, no ale no każdy wiadomo, jakieś tam swoje sprawy prywatne też po pracę zawodową, tak, i no nie zawsze się to udawało, no ale dzisiaj na szczęście może zmobilizowało nas to, że gramy po prostu 2 mecze, tak, no udało się zebrać 8 osób, 2 na zmianę, no i widać jakoś nam tam idzie, miejmy nadzieję, że dowiedziemy ten korzystny wynik. Okej, czyli to, do przerwy prowadzicie 4-1, powiedz mi, czego Wam mogę życzyć przed drugą połową?
Przede wszystkim zwycięstwa, ale najważniejsze jest dobra gra. Dobra, do tego Wam życzę. Dzięki serdecznie. Moim i Państwa gościem był Maciej Buchacki z zespołu z PL Bud Gdańsk. Dzięki, pozdrawiam.